Na Atlantyku na południe od wyspy Barbados odnaleziono zaginiony jacht, którym płynęło polskie małżeństwo. Służby morskie rozpoczęły poszukiwania po tym, jak córka zaalarmowała w mediach społecznościowych, że od czwartku nie miała z rodzicami kontaktu. Ostatnie połączenie telefoniczne zostało gwałtownie zerwane. Wczoraj kobiecie udało się skontaktować z matką. Dowiedziała się, że jest ona bezpieczna, natomiast mężczyzna wypadł za burtem. Polacy płynęli jachtem z Madery i zgodnie z planem w ostatni piątek mieli dopłynąć do Barbadosu. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf nie wystąpi do prezydenta o przedłużenie możliwości orzekania w przypadku wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie chce legitymizować niekonstytucyjnych jej zdaniem zmian. Prezydencki projekt ustawy wprowadza przepis, zgodnie z którym sędziowie mają przechodzić w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia o przedłużenie orzekania. Według sędzi projekt jest w wielu miejscach niekonstytucyjny i destabilizuje państwo. Projekt zakłada również m.in. badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na prawo mocne wyroki sądów oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej. Dziś druga tura konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o jawności życia publicznego. Projekt zawiera nowelizację trzech obowiązujących ustaw o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, lobbingu i dostępie do informacji publicznej. Zakłada m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych, obowiązkowe publikacje rejestru umów spółek, ochronę osób informujących o korupcji w swoich zakładach pracy czy wzmocnienie kontroli społecznej nad środowiskiem władzy. Po czarnym piątku dziś Amerykanie zostaną zasypani kolejnymi zniżkami i promocjami z okazji tzw. cyberponiedziałku. Cyberponiedziałek jest internetowym odpowiednikiem czarnego piątku. Analitycy prognozują, że w cyberponiedziałek Amerykanie wydadzą online ponad 6,5 miliarda dolarów, czyli o 16% więcej niż przed rokiem. Podobnej skali wzrost sprzedaży w internecie zanotowano w czarny piątek. To efekt m.in. uproszczenia zakupów przez internet.